Po raz kolejny zaglądamy na place budowy gminnych inwestycji i nie tylko. Letni czas w upalne dni szybko mija, ale na poszczególnych budowach urlopów nie ma. Jak Państwo widzicie i jesteście w stanie się teraz przyjrzeć, kończymy powolutku ulicę Magazynową. Ona jest przygotowana już do wylewek. Będziemy mieli teraz ulicę, która będzie łączyła bez konieczności przechodzenia przez naszą piękną Regę, drogę od strony Węgorzyna czy też Szczecina z drogą w stronę Drawska. Inwestycja dla nas strategiczna i potrzebna w celach komunikacyjnych. Ulica Magazynowa zamknie tak zwaną obwodnicę węgorzyńską, co spowoduje, że lewobrzeżna część Łobza będzie mogła być niezależna od przepraw przez Regę. Jest to też bezpieczeństwo dla miasta na wypadek remontu przejazdu kolejowego na Waryńskiego, jak również mostu przy pogotowiu ratunkowym. Wzgórze Rolanda odsłania swoje tajemnice. Zamontowano tam przepiękną bramę łączącą cmentarz ze wzgórzem. Możecie Państwo zobaczyć na tym wzgórzu piękne lapidarium, które przygotowaliśmy już u góry. Powolutku wykańczane, remontowane są schody. Jest w tym momencie robiona droga prowadząca do patelni, do wzgórza Rolanda i przechodząca również przez naszą patelnię, patelnię leśną, bo myślę, że tak warto ją nazywać. Część też drogi będzie doprowadzona do strzelnicy, która w tym roku jeszcze jest planowane złożenie wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o przygotowanie i realizację tej strzelnicy, myślę, że w roku przyszłym. Na plac budowy będziemy jeszcze wracać. Na stadion miejski w Łobzie wrócili wykonawcy. Troszkę opóźnień związanych było z tym, iż musieliśmy zmienić pozwolenie na budowę, troszkę przeprojektować sytuację położenia samego euroboiska. Sprawy związane z przedłużeniem tego terminu to również zmiana przepisów UEFA i certyfikatów. I do tego przeniesienie światłowodu, który musiał być z płyty boiska usunięty na bok, po to, żebyśmy mogli dalej wykonywać inwestycje. Termin zakończenia pierwszej części inwestycji to koniec listopada tego roku. Sprawa garaży przy nadleśnictwie, no temat ciągnący się już 50 bądź nawet 60 lat. W tym momencie został ruszony, mamy zrobione dwie aleje, przygotowujemy kolejne inwestycje, kolejne aleje będą wykonywane. Myślę, że w tym roku jeszcze jedna, w przyszłych latach kolejne. Przewidziany jest też remont fasad na zewnątrz. Warto zauważyć, że jest to pierwsza modernizacja od ich powstania. Strefa ekonomiczna cały czas jest w tym momencie kończona, jak widzicie Państwo, końcowe szlichty, jeżeli chodzi o nawierzchnię. W tym momencie jest załatwiane pozwolenie na budowę szwalni, o której rozmawialiśmy i która dostała dofinansowanie od marszałka. Prowadzone są rozmowy w temacie hal, które były budowane przez firmę łotewską i dotyczące przejęcia tychże hal i prowadzenia dalej inwestycji. Nowa informacja dochodząca powolutku do nas. Prowadzone są na dzień dzisiejszy rozmowy co do gruntów obok strefy ekonomicznej, na których miałaby powstać duża inwestycja logistyczna. W połowie czerwca bieżącego roku ruszyła budowa osiedla parkowe Wzgórze przy ulicy Bema 24 w Łobzie. Deweloperem jest węgorzyńska spółka JTJ Dor Aga. Inwestycja składa się z trzech bloków mieszkalnych wielorodzinnych, w których dostępnych będzie łącznie 96 mieszkań, po 32 mieszkania w każdym bloku. Spółka rozpoczęła sprzedaż pierwszego bloku mieszkalnego, gdzie dostępne są trzy rodzaje mieszkań. Lokale dwupokojowe o powierzchni około 52 m2, lokale trzypokojowe o powierzchni od 55 m2 do 66 m2 oraz lokale czteropokojowe mające powierzchnię około 77 m2. Więcej informacji na temat inwestycji można otrzymać bezpośrednio w biurze dewelopera przy ulicy Przemysłowej 1/3 w Węgorzynie, jak również odwiedzając stronę internetową www.mieszkania-lobez.pl.
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gminie Łobez realizują dwa stowarzyszenia ochotniczych straży pożarnych w Zagórzycach i Boninie. 22 maja 2002 roku OSP Zagórzyce włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Głównym źródłem finansowania OSP jest budżet gminy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje gminę do ponoszenia kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia ochotników oraz wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP. W 2017 roku na rzecz stowarzyszeń OSP wydatkowano z budżetu gminy Łobez 106 968 zł, a plan na rok 2018 przewiduje wydatki w wysokości 126 328 zł. 24 lipca wniosek, który złożyła gmina Łobez, został zaakceptowany w całości. W ramach tego projektu i w ramach tej umowy, która została podpisana, pozyskaliśmy dwa defibrylatory dla jednej jednostki z OSP Zagórzyce, drugi dla jednostki z OSP Bonin oraz dwie torby medyczne dla jednostki z OSP Bonin i dla jednostki z OSP Zagórzyce. Całkowity koszt projektu wynosi 19 700 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości jako wykonawca daje dla gminy Łobez 19 503 zł. Wkład gminy Łobez wynosi 197 zł, to jest 1% wartości całego projektu. Reprezentacja gminy Łobez wzięła po raz pierwszy udział w wyścigach smoczych łodzi na jeziorze w Węgorzynie. Zawody odbyły się z okazji Dni Węgorza. Wystartowało 6 osad. Reprezentacje gminy Resko, Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, Sparty Węgorzyno, Klubu Fitness z Węgorzyna i Osada z Niemiec. W wyścigach smoczych łodzi brałam udział pierwszy raz i absolutnie tego nie żałuję. Było rewelacyjnie, fantastyczna zabawa, wszyscy byli zadowoleni, weseli. Mieliśmy dużą dopingującą ekipę, ponieważ uczestnicy zjawili się wraz ze swoimi rodzinami i naprawdę każdemu polecam. Załoga łodzi liczyła 16 wioślarzy i dającego rytm bębniarza. Drużynę tworzyli pracownicy magistratu oraz ich znajomi i rodziny. Osada z gminy Łobez była najlepsza i wygrała Puchar Przechodni oraz tytuł mistrzów na najbliższy rok.